No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Shevaral z tej strony. Kolejny odcinek Mafia 3 na moim kanale Definitive Edition. Moi drodzy, zgodnie z tym co mówiłem w ostatnim odcinku, lekko podirytowany, ale spoko. No przeszło mi, nawdychałem się, nawdychałem się świeżego powietrza, oczywiście w oknie, bo nie mogłem... Dobra, płynę kawałek dalej. Płynę kawałek dalej i pewnie chodzi o tą łódź. No, tylko tak mogę zrobić. Ograniczam gdzieś tam wychodzenie. Poza pracą oczywiście. Czyli tak, cyk. A, tam mamy, dobra. Tam, rozumiem. O, łódź muszę ubić. Ole. No trudno. Go, 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 go. Do tyłu i teraz do przodu. Dostarcz marihuanę do biznesu Kasandry. O, to już? No dobra. To zdecydowanie troszkę inny rodzaj misji. Tam na pierdzie... Oho. O, ale mi ktoś strzelił. No ale mam nadzieję, że zaraz będzie już normalnie, nie? No, moi drodzy, co tam w ogóle u was słychać? Ja... No mi przynajmniej zbliża się wyjazd, bo zbliża się urlop, tak? Znaczy, całe szczęście mam jeszcze troszkę, z mojej perspektywy, no miesiąc, żeby się wykurować, bo za miesiąc jadę do Karpacza sobie na tydzień. Odpocznę... Pewnie ten wspierający nawet na 100% będą mieli zdjęcia z Karpacza i być może jeszcze gdzieś postaram się nakręcić jakiegoś mini vloga, też tylko dla wspierających, żeby jakoś tam podziękować tym osobom, które... O! Tym osobom, które mnie wspierają. No i co? Humor, kurczę, powiem wam, dopisuje. No, zdrowie pominiemy. Nie mam generalnie, mogę powiedzieć, żadnych takich rzeczy, na które liczę w najbliższym czasie. Chodzi po prostu o to, że nie mam konkretnych jakichś zwiększonych planów, które realizuję. Na chwilę obecną to co miałem, czyli gdzieś tam pewne zakupy takie dosyć duże poczyniłem, mam to co chciałem, między innymi mogę tylko zdradzić, że jest to orbitrek w domu, także też no idziemy w stronę wygody, nie? Idziemy troszkę w stronę wygody, aczkolwiek no ten plan w pewnym momencie był taki, można powiedzieć, do cofnięcia, bo no, sytuacja jest jaka jest. No i człowiek się czasami zastanawiał, czy nie cofnąć zamówienia, ale jak już się zrobiło kilka miesięcy wcześniej, to czemu miałby to robić, nie? Pierdziele, raz się żyje. Raz się żyje, po prostu. No i co? Dostępne nowe pisy. Porozmawiaj z Emanuelem. No i elegancko. Dobra, to idziemy do Emanuela. 500 metrów w tamtym kierunku. Tu jest... Tego nie ruszam. Więc potrzebuję jakieś autko. O, tu mamy. Nie, nie, nie! Nie! Nie, 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 nie! Dobra. Idę tym starym trupem pojeździć. Ale będę się turlał strasznie, ale... Co poradzimy? Nic nie poradzimy. No. I ciekawi mnie, moi drodzy, czy wy macie jakieś takie na ten rok ogólnie plany, które do których konsekwentnie dążycie i czy na przykład część z nich, no bo oczywiście to mogą być plany długofalowe, tak? Tak jak w moim przypadku i one się składają powiedzmy z kilku różnych etapów, no i etapami je gdzieś tam prędzej czy później staracie się realizować. Macie jakieś takie plany, które sobie wrzuciliście do codziennego życia i konsekwentnie je realizujecie? Czy raczej nie? W sumie bardziej skupiacie się w zależności od tego, czy się uczycie, czy pracujecie, to albo na nauce, aby skończyć na przykład szkołę, w której jesteście, bądź jeśli pracujecie, to fakt, że chodzicie po prostu do pracy, zarabiacie pieniądze, płacicie rachunki, zajmujecie się powiedzmy rodziną w jakimś tam stopniu. Ciekawi mnie, czy ktoś tam się tak jakby, nazwijmy to, wysprzęgli i powie, jakie ma plany, nie? A może to są takie plany, o których nikt się nie spodziewa, na zasadzie chcecie przejść 10 razy Dying Lighta 2 albo zrobić speedruna. Co wy na to? Speedrun jakiś, nie? Dobra. Running weed takes time. That it does, Fue. Can't imagine what it must have been like running people. How many folks you think you got out of Haiti? I only remember those I could not save. Bullshit. When I was in country, once in a while we get a chance to evacuate a village before the napalm dropped. Wasn't our SOP, but we still did it. Had a couple close calls when the bombers showed up early. But I remember every single face. So how many were there? 43. Should have been more, but some folks didn't trust us. Thought we were gonna march him into a shallow grave. Still remember the fear in their eyes. Nothing motivates quite as well as fear. Not a damn thing. So out with it. What was your count? 226. Goddamn. One boat every night for 10 months. Mostly women and children. The men were either enlisted or disappeared. We had more refugees than we knew what to do with. They didn't always survive the trip. But dying on the bateau, running from Papa Doc, was better than the alternative. Dodging Dixie cocksucker sounds like Christmas morning by comparison. If you would have told me 15 years ago that all this would happen, I would have called you crazy. I believe I die an old man with my family all around me. Yeah. Not in this life, anyway. No. Not in this life. Keep bringing in the marijuana, Frey. This is our life now. Teraz lepiej im idzie. Maksymalny dochód z biznesu po lewej tej stronie mam. Dobra. Ale ja widzę, że ja non stop kurde to zadanie mogę robić. Kasandra. O, klub nocny. 50 000 na 50 000. Fantastycznie. I tutaj mamy zwiększenie. Ale czekajcie, gdzie jest teraz ten znaczek marihuany? Nie pokazuje mi nigdzie. No dobra, no. Dobra, moi drodzy, to co ja będę? Pierdzielę. Delray Hollow. Jadę do Delray Hollow, robię troszkę wątku fabularnego, a później zobaczymy. Później zobaczymy, może się okazać, że jeszcze jedno zadanko zrobię tutaj te poboczne, ale wydaje mi się, że to już, skoro wymaksowałem dochody, to już lepiej tutaj nie będzie. Tak mi się wydaje, moi drodzy. Tak sobie to wymarzyłem, wiecie? Pyk. Czy ja mu właśnie zapierdzielę włos? Ile mam przy sobie? Dalej, kurde, bida w kraju, powiem wam. Mam 11 000, kurde. Faktem mógłbym mieć pewnie troszkę więcej, gdybym nie ginął z tymi pieniędzmi, ale olać to. Idę do Donowana. Donovan, jeżeli byście nie pamiętali, to jest ten gościu, taki były agent CIA. Zobaczymy, kogo mi pozwoli wyrekrutować. A podejrzewam, że drugi w kolejności jest chyba nasz kolega, moi drodzy, z Mafii 2. Czyli Tommy Angelo, ale... Znaczy Vito Scaletta, przepraszam, Boże, nie Tommy Angelo. Vito Scaletta zdecydowanie. Zaraz zobaczymy, nie będę... Lubię jak... Come on. Problems? This goddamn thing keeps jamming up. If you're ready to see the other briefings, we can get started. Show me what else you managed to dig up. You got it. Two of the city's finest scumbags. Okej. A Burnett, dobra. Burnett albo... czekaj. Oh, yes. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. How's he doing since Danny? 9 weeks ago, Burke stumbles into Roman the Butcher Barbieri's deli, drunk off his ass, waving a gun around. He fires off 10 rounds. No, the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbieri's the one who took over Point Verdun, right? Busted up Burke's leg with a tire iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought it'd make things square with Sal, and he'd be able to get Point Verdun back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. Least I can do is give Danny's old man a chance for a little payback. Ojoj, jakie zdjęcie. He's been spending his time in a dive bar up in Point Verdun. Duffy's, it's called. Shouldn't be too hard to find. Yo, you better be worth all this trouble. No dobra, porozmawiaj z Berkiem. A to co to jest? The man himself, Mr. Vito Scaletta. You gotta be shitting me. Last couple months have been pretty tough on old Vito. Sal's always hated him. Thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it because Vito's made. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner gave Marcano permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. I'll pay him a visit. See if I can leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. No dobra, czyli mamy dwóch współpracowników, których możemy odblokować. I jednym z nich jest Vito Scaletta, ale powiem wam tak, poczekajcie jeszcze tu. Dobra, tutaj nic nie ma ciekawego. Co on tutaj? Jakieś zdjęcia dziwne. No, ja wiem, co wy byście chcieli pewnie, moi drodzy. Wy byście chcieli od razu, żebym ja poszedł do Vito Scaletty, prawda? Ale... Nie, moi drodzy. Ja pójdę do... tego... O Jezu! Berg, jak daleko jest! O, w mordę i nożem. No dobra, idziemy do Vita, bo jest bliżej. Fucking shit. Bo nie chce mi się zapierdzielać tutaj, aż do tego gościa. Bo to jest daleko, nie? Dobrze, lecimy do Vita. Pogadamy. Wyszło na wasze. Chciałem to zrobić tak, że Thomasa Burke'a ogarnąć. Chociaż wiecie, może będzie tak. Czy to jest moja chata? To jest moja chata. Dobra. Cyk. Zostawmy te pieniążki, które ja tu mam. To jest 300 dolarów. Ale te 300 dolarów grosz do grosza będzie kokosza. Zresztą tak czy inaczej czeka na mnie jeszcze 700 dolarów mojej wspólniczki. A ja bym chciał... bardzo bym chciał, aby już dwa biznesy dla mnie działały. Czyli już wiecie, czego można się spodziewać. Będziemy się próbowali... Jak fajnie, że to się odwraca. Będziemy próbowali jak najszybciej przejąć drugi biznes dla Vito. Niech odpala mi działeczkę. I wtedy być może będę mógł też jakieś lepsze pieniążki, kurde, zdobywać. I lepsze wyposażenie kupić. Bo powiem wam szczerze, że na razie to taka trochę lipa jest, nie? Trochę taka lipa i... Kurde, no ta gra czasami ma takie momenty, że ładnie wygląda. Tutaj to wygląda... Sorry! Tutaj to wygląda to jak... Ray Tracing w Dying Lightie. Czyli szału nie ma. Dobra, 200 metrów. Tu zaraz w lewo skręcamy. Mhm. Wiem, co będę robił poza odcinkiem. Mianowicie poza odcinkiem, tylko jeszcze nie wiem, czy skończę ten odcinek, nagram następny i dopiero to będę robił, czy skończę ten odcinek nagrywać i zacznę to robić, czyli podkładać podsłuchy. Kurde, fajne to jest. Trzeba ostrożnie tu podejść. Greco wants to show how tough he is. Beat on old Vito until we all respect him. Only all it took was beating up on a washed-up carpetbagger. There he is. Dobra. Udało się w miarę cicho. Okej. Okay. Tego też załatwiłem. Dobra. Teraz tak, apteczki nie potrzebuję. Tam jest skrzynunia. Mhm. Ty, no nie gadaj, że... No dobra, już wiedzą, że tu jestem. No ja to zaraz zrobię tak, że nie będą widzieć. Tutaj jest ten, Vito. Fuck. Dobra. Ło! Leczenie. Fucking shit. Dobra. No. Fuck. Dobra, ten też padł. Brawo. Teraz jeszcze tutaj jest ten fagas. Czekajcie, trzeba tu wszystko... Tak, to na pewno bierzemy. Mhm. A, chwilę poczekamy. Co oni tak strzelają, kurde? Nie fajnie. Dobra, czekajcie, tam jest apteczka. Ej, tu jest pieniążki. To sobie jeszcze weźmiemy. Konusy, szyle. Mój poranny stolec jest twardszy niż wy razem wzięci. Dawaj, dawaj. Oż ty cholero, ty. Jasna dupa. Dobra, padł. Kurde, ostatnimi nabojami, nie? Chodź tu, Belzebubie, ty. Dobra, jara się. Przeładujmy. Dobra, brawo. Gicio, pieniążki mamy. Idziemy. Nie, moi drodzy, idziemy. O, czekaj. Nie, hajsu tu nie wezmę. No dobra, dobra, no już cię... Już, spokojnie. Chłopie. Vito. Ale to trochę przykre. Looks like I got here just in time, Vito. Lincoln. How's this possible? I thought you were dead. Bullet was deflected by my skull. Came out the back. Talk about some goddamn luck. Worst place to shoot a fella's in the forehead. Skull's harder than you think. Come on. We need to have a talk. When I heard about what happened, I went to Marcano, asked for my cut right then and there. Figured if he fucked you and Sammy, I'd be next. I'm guessing he didn't go for it. Said he wanted to wait for the heat to die down. Didn't want me running around, buying expensive shit, getting noticed. Like I'm some fucking amateur, never sat on a big score before. The money I fronted for the robbery was pretty much everything I put away. Didn't have enough to run, so... I stayed. Commission wouldn't let him just kill me, so I figured I'd make that cocksucker jump through every hoop. Make him prove I deserve to get whacked. Wasn't much, but it was something. Heard he brought in his nephew to push you out. A kid named Michael Greco. Nephew by marriage, not blood. Sure didn't number in here. Yeah. They were looking to see what other rackets I was running. I could leave a fucking paper trail in my office. Nah, don't bother with that shit. Look, appreciate you getting me out of the freezer and all, but, what are you doing here? Marcano deserves to pay for what he did, so I'm going after him. Him, his brothers, his lieutenants, all of them. And I'm gonna need your help. Look, you pretty much whittled me down to nothing. I mean, this is it. Now, maybe. Once I take back River Row from Greco, money will start coming in, it'll be a different story. Also, we're partners now. As long as you do what I say and give me what I want when I want. So goodbye, Marcano, hello, Lincoln Clay. It's either that or more of this. And next time, I won't be around to fish your ass out the freezer. Nobody kills that scumbag but me. You bring me Greco. I'm in. Tell me about his rackets. No proszę. He took over the dock union and he's got a warehouse. He has a lot of valuable shit in there. You take both of them out. Greco's finished. A couple of my guys been keeping tabs on him. You should talk to them. They'll fill you in. All right. Dobra. Ogólnie powiem wam, że strasznie przykre jest to, jak Vito na przestrzeni lat stał się naprawdę z takiego mega bossa, no bo pamiętamy go, tak, z drugiej części Mafii, z takiego bossa, no na zwykłego paprocha, nie? Się przeistoczył, zwykłego paprocha, no. Dobra, otwórzmy to. Otwórzmy to od razu, dajmy podsłuch tam. Zobaczę, czy to jeden podsłuch, jedna skrzynka, czy... Nie, -3. Tam jeszcze coś jest, ale... Z tej strony. Tu jest jakiś... Okej, River Row. Obraz. No spoko. Co ja mam następne, jeśli chodzi o zadania? Na pewno podsłuchy machnąć. Dużo tego nie ma. I teraz jest tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27 podsłuchów bym potrzebował, zakładając, że na każdy jest potrzebne... są potrzebne 3 podsłuchy. No dobra. No dobra, ogarniemy to. To mam zrobione, to mam zrobione. I co? Gdzie mnie teraz kieruje? Nigdzie mnie teraz nie kieruje. Porozmawiaj ze współpracownikami i tyle. Wydaję rozkazy swojej bandzie. Chyba, że ja mam z nimi pogadać po prostu tutaj z tymi ziomkami. Czekajcie. O tak. Tu jest exit. Czy ja mam z nim pogadać? Nie, no raczej nie pogadam. A z tym? Z tym też nie pogadam. No dobra. Te trupy stąd zabierzcie. Poczekajcie, raz jeszcze do Vita podejdziemy. Czy aby na pewno wszystko zostało powiedziane. Bo ja nie lubię niedopowiedzeń. Fantastycznie. Nie, dobra. Nic tutaj nie mogę więcej zrobić. Nic tutaj nie mogę więcej zrobić. Tylko jeszcze jakbym wszedł do góry, to by było łatwiej, nie? Do jego chaty tam. Cyk. Siema, Vito. Hey, Lincoln. Oj. I'm still trying to get this place back in order. Dobra, nic więcej tu nie mam. You gotta help me get my businesses back. These Marcano fucks have gotta go. Dobra, zginą. Niech będzie tak. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja sobie popodkładam te podsłuchy. Zobaczę, czy z automatu mi się później pokaże. O właśnie, tutaj są jeszcze bezpieczniki, które mogę wykorzystać jako podsłuchy. Pozbieram sobie troszkę tego i dalej już pomyślimy, co będziemy robić. Które zadanko zajmie nam przyszły odcinek. No, a na razie mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Shevaral. Hej, hej.